ja rozumiem, że takie rzeczy się dzieją, gdy masz lampki, ja wiem, z 7 sezonów, ale nie gdy je wypakujesz z pudełka. Jesus. Bardzo. To był jego ostatni dzień w pracy. Tak. Jestem ciekawa, czy tamta też tak wygląda. But jakiś to był. Ktoś to testował? O, mam kolejny. Cześć Mikoś, gdzie tam idziesz? Boże, ubiorę tą choinkę, chociażby nie wiem co. Co tam masz? O, z warsztatu. Znaczy z myi, tak? Jest. Zaczekaj do tego, to zaraz przyjdzie. Wiesz? Jej, od razu lepiej. Teraz się tylko wkurzam z kolejną. No, to niesiemy. Ojej, ale to przecież. Tam to już będzie katastrofa. Możemy ją tutaj na chwilę zostawić. Popchaj do mamy. Mocno pchaj. Ekstra. Dobra. Jak mama ubierze tą choinkę, jutro, to zaczniemy ubierać tą dużą. Oszaleję, oszaleję, będę taka oszalana tutaj. Wiesz, co jest w środku? Zgadnij, co jest w środku. Powiesz choinka? Mikołaj, po co to wyciągnąłeś? U budzie takie ciężkie niesiesz? A po co przyniosłeś? Mama, proszę. Dziękuję. Okej, dziękuję ci. Jezus, który to był. Teraz się go rozplątałam. Jest, jest. Który to jest? Znowu zgubiłam go. Przecież w ogóle nie idzie do przodu. Co to znalazłeś? To jest twoja zabawka, którą dostałeś na pierwsze święta, wiesz? Tutaj, czekaj, trzeba, co to trzeba było nacisnąć? Tutaj pociągnij za tą gwiazdkę. No, mocno pociągnij. Okej, puść. Trzymasz? Twój Mikołaj to jest. Jest. Zabieramy się za rozkładanie choinki. Martusia tutaj dzielnie warczy z tą małą choineczką. Miki jej tam świetnie pomaga. Ja znalazłem na strychu nasz taki stary stojak na choinkę. Natomiast on był zepsuty. Ja go tutaj skleiłem teraz niedawno. Tutaj go skleiłem poksipolem, bo nam odskoczyła ta jedna śruba. Mam nadzieję, że teraz tu będzie się wszystko trzymać i zobaczymy, czy ten prześwit, który tutaj jest na te śruby, chwyci tą naszą choinkę, bo mamy do niej stojak, ale on nie jest taki ładny jak ten. To co, rozpakowujemy ten duży? Chcesz? Dobra, to my rozpakujemy ten wielkie pudło. A ja będę udawała, że wszystko jest okej. I że psychicznie daję radę. Dobrze, no to już spróbujemy. Spróbujemy to rozpakować, zobaczymy, co tam jest w środku. Wiesz, co jest w środku? Tutaj będziemy otwierać, tylko tata musi to położyć. Czekaj, przesuń się. Kładzie. Uwaga! No, tutaj otworzymy od razu. Ciach, ciach, ciach. Kładziemy. Miejmy nadzieję, że tam wszystko jest w porządeczku i nie będziemy musieli tej choinki po raz drugi ubierać. Skończyła się nam karta, musiałem zmienić na nową, nie wiem gdzie skończyliśmy. Tak czy siak rozpakowaliśmy choinkę, która ma na sobie mnóstwo już założonych światełek, nie ściągaliśmy ich w zeszłym roku. Teraz jeszcze tylko sprawdzę, czy pasuje ta stopa na nią, bo wydaje mi się, że może być trochę z tym problem. No i dupa. Nie będzie pasować niestety. Więc niestety ten ładny stojak będzie nieużytkiem. Choinka poskładana. Światełka z zeszłego roku zadziałały super moim zdaniem, bo wszystko jest git, tylko ją trzeba jeszcze rozłożyć, bo ona tak se po prostu jest. Ale wygląda to sztos. Jeżeli wpadnie wam do głowy dokupować takie lampki z Action, to se darujcie, tyle wam powiem. Wiesz, szlak trafi, jak ja je z niej zdejmę. Po co je będziesz zdejmować? Jak się zepsują. To może się nie zepsują. No, chwilę temu przerwało mi działanie. Może za jakiś timer. Za 10 minut? Jak się wkurzysz, to na polu też będą ładnie wyglądać. W koszu. Mamy pewnego rodzaju dysonans, ponieważ posiedziałoby się. Mikołaj poszedł spać. Jeszcze posiedział. To sobie się jeszcze... Ja zobaczę sobie na Mikołaja, czy śpi. Ja śpię. Ja chyba też sobie zaraz tutaj przygrucham poduszeczkę i się zrobię sobie dżemeczkę. A tu tyle roboty. Tam wszystko stoi. No, Alitos też tak uważam. Jeszcze dalej zaczął mnie grzać tu z boku, tu już w ogóle. Tak, Delenios? O, Delenios. Leżymy, Delenia? Czy idziemy robić? Leżymy, co? Leżymy. Gotów? No, ciekawe co Mikołaj dzisiaj wybierze. Który prezent Mikołaj wybiera? Ten mniejszy? Ten chcesz, tak? Dobrze. Dobrze. Na łóżeczko. Hapsa? Mama, tutaj. Tak, oczywiście. Dobrze. No to pokaż. Co to dzisiaj mamy? No mocno. Musisz roztargać. Trochę ci nadtargam. Och, proszę. Co to jest? Co to jest? Tam jest tik, tak? Coś mama to krzywo skleiło. O, tam jest zegar. To trzeba przykleić, kochanie, zadanie dla ciebie. I zobacz, tutaj mogą parkować samochody. To może być też peron. Stacja dla pociągów, dla ciuchci. Nie ma ciuciu. No na dole będzie ciuciu. Tak? Tam, ciuciu. No pewnie w którymś jest ciuchciuch. Nie, tam. No jest chorzutki, damy mu jeszcze jeden. A ciuciu szukamy, ale mama nie wie, w którym jest ciuciu. Myślisz, że tam będzie ciuciu? Mama nie wie, w którym będzie ciuciu. Dobrze, to poszukaj. O! Co to jest? Helikopter! Zobacz, w tym helikopterze może siedzieć pan. Zgubiłyśmy z ciocią rękę panu, ale to nic. No co ty? No. Nie wróciła rękę. Gdzieś będzie. O, jest. Popatrz. Pilot samolotu. Lecimy! To jest policyjny. Kolejna część drogi. Ale będziesz miał długą drogę, Mikołaj. Jeszcze jest jeden. Jakie zakrętasy zrobiłeś? Wow. Tutaj. No, to no na dole masz. Musimy to znieść na dół. Tak? I dobudować. Wow. Tak. Gdzie on poleci ten helikopter? Dobra, czas na mamę. Czas na mamę. Zobaczymy, co to mama ma. Pomożesz mi otworzyć? Mikołaj, oświecisz tam tą lampkę dużą? Pięknie szybciutko. Otwieramy. Dwójka jest duża. Ciekawe, co masz w dwójce. Chcesz sam wyciągnąć? Jaka wielka! Co to? Kula. Pusta? Pusta kula? To jest bańka. No wiem, no ale... Chcesz kulę? Mama się z tobą podzieli. Chcesz taką kulę, Mikołaj? Myślałam, że będzie coś ogromnego! A tu mam... kulę. Tu, to musimy wyjąć. Proszę, tą różową fiolkę. Czekaj, nie. To jest mamusi. To jest mamusi, ty masz swój. To możesz wyjąć. Co to jest? Moje. Nie, moje, ale pozwalam mi się otwierać. Moje. Moje. To moje. A to moje. Wymiana? Mamy ta. O, to. O, jaki fajny. Długopis? Aha, tyle. Ale te fiolki rewelacja, aha, nie? One są tylko tak. Ja myślałem, że tam coś jest w nich. Nie. To jest tylko, wiesz, żeby wyglądało, że są magiczne, nie? Dlaczego ja bym sobie użyła takie fioleczki? To jest takie ładne wszystko. To może czwórkę na zapas? Który dzisiaj jest? No to otwórz sobie czwórkę. Dobra. Czwórka ciężko idzie. To wygląda, jakby było drewniane w ogóle. Co to? Mamy. No i co to? Gumka do wózu Hogwarts, ale fajna, poczuj. O, będziemy przynajmniej ładnie będą wyglądać. Pięknie. Wow, no Mikołajowi się podoba. Wow. Fajna? Super, też tak myślę. Teraz tata. Tam musi iść po prezent. Tata pójdzie po prezent i zobaczy, co tam mam. Ja mam dwójkę, trójkę. No to odłożymy już dwójkę, trójkę, czwórkę. Nabierzmy tempa z tym wszystkim. O! Super. Będę mi się już popsuł. Dobra, no, kolejne. Na bieżąco. Trójkę. Z fajnym zapięciem. 3. O, kolejne holcy. Gdzieś miał zapas. Skarpeteczki. Jeszcze coś jest. Randka we dwoje. To jeszcze czwórka, nie? Tu jest czwórka. O, jeszcze jedno. Ale będę teraz żonglować. No. Super. Posłuchaj, zobacz, czy ci ten. Tam ciuciu. Fajne, ładne. Tak? Fajnie wygląda. Ostatni prezent. To może coś z tych na dole woreczków. Ten? Na pewno? Pasuje? No. No teraz... Fajne. Takie jak miałeś, podobne, no nie? Tylko wiesz, no też nie ma sensu takich samych, nie? Ty wiesz, co tam jest? Nie pamiętam, myśmy tu tak, wiesz... Ciuch? No nie wiem, co tam jest ciuch. Co tam jest? O! Taksi! Samochodzik, który pasuje na drogę. Może wyjechać? Wow! Startujemy! Oby nam się helikopter nie otworzył, bo by było... O, musimy znowu startować! Wylądowaliśmy na głowie Mikołaja. Nie tutaj. Dobrze, tutaj wylądujemy. Dobrze. Kolejna zmiana miejsca choinki. I chyba po prostu zostanie po staremu, nie będziemy tutaj kombinować, tylko stanie na środku salonu. Stwierdziliśmy, że w przyszłym roku będziemy to zmieniać. W tym roku jeszcze niech będzie. Gdy tutaj się coś zrobi i będziemy zmuszeni przełożyć ją w inny kąt, no to wtedy będziemy myśleć. Krzyś cofnął stół tak jak miał być, no tak jest po prostu najwygodniej. A lampa drugi rok jest z czapy w ogóle, z czapy. ubieramy tą choinę. Idę po ozdoby na górę. W tym roku postanowiliśmy zrobić choinkę biało-czerwoną. Właściwie ja postanowiłam, a Krzysia postawiłam przed faktem dokonanym. Także w tym roku biało-czerwona. I mam tutaj dokupione ozdoby. Daj, Gareth. Zaraz wam pokażę, co mam. Zobaczcie, jakie wielkie bombki kupiłam. O, jeszcze mam takie. Takie. I takie. I wszystko jest biało-czerwone. I jeszcze dotarły nam kalendarze adwentowe dla psiaków, także damy im 2 smaczki, bo nie dotarły wczoraj. Daria, chodź, nie idź na górę. Także otwieramy i im też damy coś dobrego. O, przyszła. Oj, kopucie w nos. Je też poczuła. Dobra. To do wrzucenia. Ojej, już jesteś grzeczna i czekasz? Dobry pies. Dobra, szukamy jedynki. Fajne te napisy, tutaj w ogóle nic nie widzę. A czy myśmy generalnie te kalendarze adwentowe mieli już w tamtym roku? I super jest środek. Możesz wyjmować, Mikuś. Tu jest suszone mięso, to trzeba wyjąć. Nie, nie rozwalaj. To wyjmij. Tu. No, trzeba to rozpakować, wiesz? Nie daję! No, dla Dali jest? Dobrze. W sumie zapomniałam, że tu były zawsze smaki podwójne, więc mogłam kupić im po prostu jeden kalendarz. Dobra, jeszcze tu masz, odsuń się troszkę, Litos. Zobaczcie, to jest takie suszone mięso. To widziane. Proszę, masz. A jeszcze trójka. Chcesz im dać? Chcesz dać Alicę? I dalej co też dasz? Gdyby co, to ja wam linka do tego kalendarza adwentowego daję w opisie, bo w tamtym roku było dużo pytań i gdzieś tam zapomniałam, także w tym roku od razu dodaję, a tymczasem ruszam w kierunku choinki. Przerwa od naszego ubierania domu. Trzeba było się posilić. Martusia właśnie robi naleśniki. Naleśniki z czymś, pewnie nam z czymś zaskoczy. Stój ładnie. Mini syn, tak. Ogórka. To przecież tata by ci przyniósł, nie musiałeś wstawać z krzesełka. Na razie jest tu jeden wielki bajzel, ale idzie ku lepszemu. Choinka ubrana. Żona szczęśliwa. Ile tego ogórka nakroić? A propos, jeżeli chodzi o naleśniki, to przepis na naleśniki z kurczakiem znajdziecie w coś dobrego. Skokaj, nie chcę ogórka. Wiedziałam, że będzie chciała ogórka. Tutaj robię wam zdjęcie, żebyście mieli smaka i... Bo pewnie tutaj wszamamy to z taką prędkością, że nie zdążymy zrobić zdjęcia.